Sprawozdanie sekcji kolarskiej Gminnego Klubu Kartuzja Kartuzy za rok 2016. Grupy treningowe i kadra trenerska. Jakub Kupc, naborowa, Żak Młodzik. Sebastian Malecki, junior młodszy, junior. Dariusz Malecki, Orlik Elita, trener koordynator. Zarząd sekcji. Ryszard Pojawa, kierownik sekcji. Wiesław Hirsz, kierownik sportowy. Cecylia Kupc, sekretarz sekcji. Dariusz Malecki, członek zarządu. Sebastian Malecki, członek zarządu. W treningach bierze udział około 30 zawodników w różnych grupach wiekowych. Liczba zawodników jest ograniczona ze względów sprzętowych. Treningi odbywają się w grupach Żak Młodzik, junior młodszy, junior, Orlik oraz Elita 5 razy w tygodniu. Klasy sportowe osiągnięte przez zawodników. Klasa mistrzowska międzynarodowa – jeden zawodnik. Klasa mistrzowska – 3 zawodników. Klasa pierwsza – 4 zawodników. Klasa druga – 9 zawodników. Klasa trzecia – 1 zawodnik. W programie Ministerstwa Sportu Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieżowe Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży GKS Kartuzja Kartuzy zdobył 178 punktów. To o 40 punktów więcej niż w roku ubiegłym. Na Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Polski zawodnicy sekcji kolarskiej GKS Kartuzja Kartuzy zdobyli razem 12 medali. Jeden srebrny medal Mistrzostw Europy Szymon Sajnok, 3 złote medale Mistrzostw Polski, 6 srebrnych medali Mistrzostw Polski oraz 3 brązowe medale Mistrzostw Polski. Ponadto Szymon Sajnok zajął pierwsze miejsce w Omnium w Pucharze Świata. Jeśli chodzi o naszych młodych, zdolnych zawodników, no to przede wszystkim Szymon Sajnok, który jest bardzo utalentowany, poza tym ma już fajne tytuły na koncie, bo zdobywa medale Mistrzostw Europy. Startując w gronie bardzo utytułowanych zawodników, jak chociażby Hiszpan Torres, potrafił ich pokonać i to w takim stylu, że wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Nie tylko może wygrywać na torze, ale również na szosie. My od wielu, wielu lat nie mamy takiego rasowego sprintera, a Szymon Sajnok właśnie takim kandydatem na rasowego sprintera jest. Jestem przekonany, że to może być taki polski Marcel Kittel, który będzie wygrywał etapy na największych wyścigach świata, włącznie z Giro Italia i z Tour de France. Wszystko to możliwe jest dzięki wsparciu darczyńców, samorządów i ludzi dobrej woli, bez których nasza sekcja nie mogłaby istnieć. Istotne jest to, że dobre wyniki uzyskiwane są w każdej grupie wiekowej. Stworzony system szkolenia od najmłodszych do najstarszych grup jest gwarancją sukcesu. Ciężka praca trenerów, działaczy i sponsorów kolejny rok z rzędu daje widoczne efekty. Od 2 miesięcy przy Szkole Podstawowej nr 1 działa nowa sekcja naborowa, składająca się z 9 osób. Sponsorzy sekcji: Wojciech i Tomasz Grzękowicz, firma Wodkan. Wojciech Białko, firma Nordkam. Kazimierz Woźniak, Elwos. Kasia i Bartłomiej Labuda, Centrum Rekreacji Ustolema. Wojciech Tryba, firma Botem. Arkadiusz Kaczmarski, Tepro. Urząd Miasta i Gminy Kartuzy, Starostwo Powiatowe Kartuzy, Pomorskie Zrzeszenie Ludowe, Zespoły Sportowe. Sukcesy sekcji kolarskiej GKS Kartuzja Kartuzy w 2016 roku. Szymon Sajnok, 2 miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Europy na torze Omnium. 1 miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na torze Omnium. 3 miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na torze Jazda Drużynowa. 2 miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Jazda Dwójkami na Czas. 1 miejsce Puchar Świata na torze Omnium. 1 miejsce Track Cycling Challenge 2016, wyścig punktowy oraz eliminacyjny. 3 miejsce Track Cycling Challenge 2016, wyścig drużynowy na 4 km. Patrycja Lorkowska. 1 miejsce Przełajowe Mistrzostwa Polski kategoria Juniorka. 2 miejsce Przełajowe Mistrzostwa Polski kategoria Młodzieżowiec. 1 miejsce klasyfikacja przełajowego Pucharu Polski. 1 miejsce klasyfikacja indywidualna Polskiego Związku Kolarskiego.
Czwarte miejsce, szosowe Mistrzostwa Polski, jazda indywidualna na czas. Piąte miejsce, Mistrzostwa Polski MTB, powołanie do kadry na pierwszy Tour de Pologne kobiet. Edyta Marczak, pierwsze miejsce, Puchar Polski w Strzelcach Krajeńskich Przełaj. Pierwsze miejsce, Mistrzostwa Okręgu. Pierwsze miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Ostrzycach. Czwarte miejsce, jazda na czas w Grudziądzu. Czwarte miejsce, Mini Tour de Pologne. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Zimowa Mazowia. Drugie miejsce, Maraton Kociewie Szlakiem. Drugie miejsce wśród pierwszorocznych młodziczek w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Czwarte miejsce, Puchar Polski w Bytowie Przełaj. Pierwsza dziesiątka w Darłowie Kryterium. Pierwsza dziesiątka w Grudziądzu Kryterium. Artur Sowiński. Trzecie miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów na torze, jazda drużynowa. Trzecie miejsce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na torze, jazda drużynowa. Drugie miejsce, eliminacje Mistrzostw Polski w kryteriach, mrągowo. Czwarte miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów na torze. Powołanie do kadry narodowej na karpacki wyścig kurierów. Maciej Pojawa. Trzecie miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów na torze, jazda drużynowa. Trzecie miejsce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na torze, jazda drużynowa. Trzecie miejsce, Kryterium Ognia i Czarów, Strzelce Krajeńskie. Kacper Hoppa. Pierwsze miejsce, Super Puchar Polski Przełajowy Kozie Głowy. Pierwsze miejsce, Super Puchar Polski Przełajowy Gościęcin. Pierwsze miejsce, Puchar Polski Przełajowy Mikołów. Pierwsze miejsce, Puchar Polski Przełajowy Zielona Góra. Pierwsze miejsce, Puchar Polski Przełajowy Bytów. Pierwsze miejsce, Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Bytów. Pierwsze miejsce, Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Chucisko. Damian Sławek. Pierwsze miejsce, Mistrzostwa Polski w Kryteriach Ulicznych Młodzieżowiec. Drugie miejsce, Mistrzostwa Polski w Kryteriach Ulicznych Elita. Trzecie miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów na torze, wyścig eliminacyjny. Drugie miejsce, Mistrzostwa Polski w jeździe dwójkami. Trzecie miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów na torze, jazda drużynowa. Trzecie miejsce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na torze, jazda drużynowa. Adrian Kaiser. Drugie miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów na torze, 1000 metrów. Trzecie miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów na torze, jazda drużynowa. Czwarte miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów na torze, 4000 metrów. Remigiusz Komisarek. Siódme miejsce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na torze w Pruszkowie. Podczas Mistrzostw w Pruszkowie wskutek wypadku Remigiusz Komisarek doznał kontuzji, która wyeliminowała go z reszty sezonu. Jakub Skrzypkowski. Pierwsze miejsce, Gdański Tour Bikerów. Trzecie miejsce, Cyklo Gdynia MTB. Trzecie miejsce, X-Cross MTB Żółkowo 10 km. Czwarte miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Młyńcu. Jazda indywidualna na czas. Trzecie miejsce, jazda dwójkami na czas. Trzecie miejsce, Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego MTB. Drugie miejsce, Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego Przełaj. Drugie miejsce, Liga MTB Pomorskiego Związku Kolarskiego. Kacper Wiszniewski. Pierwsze miejsce, Kolango Lang Team Race Krokowa. Piąte miejsce, Cyklo Gdynia. Czwarte miejsce, Puchar Polski Niwki. Siódme miejsce, Puchar Polski Gostyń. Dziesiąte miejsce, Puchar Polski Grudziądz. Maksymilian Grzękowicz. Drugie miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików na torze. Trzecie miejsce, Ogólnopolski Wyścig Przełajowy Bytów. Szóste miejsce, Przełajowe Mistrzostwa Polski. Drugie miejsce, wyścig punktowy na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Trzecie miejsce, Kryterium Uliczne w Elblągu. Trzecie miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa MTB w Ostrzycach. Nikodem Grzękowicz. Pierwsze miejsce, Ogólnopolski Wyścig Przełajowy Strzelce Krajeńskie. Trzecie miejsce, Puchar Polski Przełajowy. Czwarte miejsce, Puchar Polski Przełajowy Mikołów. Czwarte miejsce, Puchar Polski Przełajowy Zielona Góra. Start w Przełajowym Pucharze Świata w Zeven. Igor Dąbrowski-Sadło.
14 miejsce Mistrzostwa Polski w jeździe drużynowej. Jan Szwaba, 14 miejsce Mistrzostwa Polski w jeździe drużynowej, 23 miejsce Mistrzostwa Polski w jeździe dwójkami. Szymon Ortman, 14 miejsce Mistrzostwa Polski w jeździe drużynowej. Paweł Laskowski, 14 miejsce wyścig punktowy na międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, 33 miejsce Puchar Polski Grudziądz, 28 miejsce Puchar Polski Przełajowy Zielona Góra.